Siema, siema, Tajtori! Dzisiaj pokażę wam konto milionera w Brawl Stars. Oczywiście to nie jest moje konto, no jestem teraz na krótko nie pierwszy, to jest konto biedaka. Nie no, oczywiście żartuję, ale to konto, które wam dzisiaj pokażę, jest od mojego widza. No i uwierzcie mi, mordeczki, że o panie, jakie on ma tam skiny, ile on ich ma, to jest niesamowite. Prawie wszystkie najdroższe skórki znajdują się na jego koncie. No i w dzisiejszym filmie wam to dokładnie pokażę, a pod koniec obliczymy sobie, ile na nie wszystkie wydał. Więc oglądajcie od początku do końca i zostawcie szybko łapeczkę w górę pod tym odcinkiem, bo mam teraz do was sprawę. Jeśli chcecie, żebym nagrywał taką serię właśnie z youtuberami z Brawl Stars, czyli że pokazuję wam wszystkie skiny, jakie oni mają, razem z tymi youtuberami je omawiam, później zliczamy, ile na nie wydali i te sprawy, no to musimy dobić 2000 łapek w górę pod tym odcinkiem. Jeśli się uda, to będę widział, że takie filmy wam się podobają, no i zacznę taką serię nagrywać z youtuberami. Więc zostawcie subika na moim kanale, żeby tego nie przegapić. Z góry dziękuję, mordeczki, każdemu, kto walnie subika, najlepiej z dzwoneczkiem. No i jeśli chcecie, żebym przybił wam serduko, to oglądajcie uważnie ten odcinek. Jak któryś ze skinów Kamiego, bo to będzie konto Kamiego, wam się spodoba, to po prostu napiszcie, jaki to jest skin, wtedy przypnę wam serduko. Wybierzcie jakiegoś takiego jednego skina, który najbardziej wam się z tych wszystkich, które wam pokażę, na jego koncie podoba. No i jeszcze może trochę o właścicielu. To konto należy do Kamiego7, jest to mój top donator z tamtego roku. W tym roku jest aktualnie na drugim miejscu. No i Kami, mordeczki, mówi, że nie gra jakoś długo w Brawl Stars, ale po prostu ma bardzo dużo skinów. Tak się składa, że wysłał mi filmik, gdzie je wszystkie pokazał, więc ja już go odpalam i wspólnie będziemy go najpierw komentowali, a później, tak jak mówię, zliczymy sobie, ile na to wszystko wydał. A więc dobra, widzowie, pozwólcie, że sobie to odpalę tutaj normalnie w programie na Windowsie, żebym mógł sobie je w dowolnym momencie zatrzymywać i omawiać. Lecimy, to jest konto właśnie Kamiego. To są jego wszystkie postacie, jakie ma, 53 na 53 i uwaga, zaczynamy od szybkiego Edgara. No, skinek mega fajny, nie będę tutaj dużo komentował, po prostu, no, podoba mi się. Lecimy sobie dalej, kolejny, kogo tutaj sobie wybierze, Kami, już patrzymy, będzie leciał po kolei. Druga to jest Piperka i mamy tu od razu księżycową Piper. No to jest piękny skin akurat, widzowie, no i też trochę on kosztował. Oprócz tego, jak widzicie, mamy tutaj czekoladową Piper. No skinek też dosyć ładny i na koniec czaszka Piper, czyli mój ulubiony skinek do Piperki. Więc to już trzy skiny do Piper i to trzy takie porządne, trzeba przyznać, dobra. Lecimy dalej, tutaj mamy Phoenix Crowa, właśnie, u Kruka będzie najgrubiej, oglądajcie, widzowie. Phoenix Crow, przypomnę, że on kosztuje 300 gemów. I mamy też Mecha Crowa i Kapitan Kruk, więc widzicie, widzowie, Mecha Kruk też kosztuje 300 tych gemów. To jest naprawdę grube, bo już w samym Kruku on ma chyba, jak dobrze liczę, poczekajcie, 749 gemów, coś takiego, więc dosyć grubo. Lantarenka Sandy, no tak to się prezentuje, mordeczki, mega ładny skinek. No i jeszcze Senna Sandy, to akurat ja posiadam, ale no ta latarenka jest naprawdę totalnym sztosem. Lecimy sobie dalej, mamy tutaj cukiernika Barley'a. Ten śmieszny skinek, trochę straszny. Jest też czarodziej Barley i złoty Barley. No te dwa pozostałe nie są jakieś specjalne, ale cukiernik trochę też tam kosztował. Więc dobra, lecimy sobie, mordeczki, do kolejnego. Tym razem będzie Rico i jest to strażnik Rico. O, zobaczcie sobie na strażnika Rico, Guardian, trochę tam też cenę miał. Mamy tutaj już Tika, Krab Królewski, bardzo ładny skinek, ale oprócz tego Tik w stroju bałwanka. Więc widzicie, ten bałwanek też jest tutaj kupiony. Następnie startujemy sobie, o, ktoś zostawił teraz subika, więc ja już zatrzymam filmik i mega podziękuję. Wy jak też chcecie tak wysiedlić na filmie, że zostawiacie suba, to walnijcie subika teraz. Ninja Ash, tutaj skinek z karnetu, więc to akurat za niego nie musiał tutaj płacić, w sensie no, za karnet musiał płacić, ale rozumiecie, za samego skina, nie? Wielorybia Nita, też ją posiadam, bardzo ładny skinek. Następny Nita Koala i Panda Nita. Naprawdę spoko, fajna kolekcja do Nit, ale akurat w kolekcji Nit to są wygrałkami. Jak ty teraz oglądasz, na pewno oglądasz, to Nit mam więcej skinów. Dobra, lecimy sobie dalej, widzowie. Co tutaj dalej mamy? Jesse, smoczy rycerz Jesse, tego skinka nie mam, a w sumie jest całkiem spoko. Letnia Jesse to jest akurat najładniejszy skinek do Jesse i fajnie, że ją masz, dobra. Lecimy sobie do Dynamike'a. U Dynamike'a ma pikantnego Mike'a. No, to jest naprawdę fajne. Flamenco Mike też jest spoko. No i jeszcze klasyczny Dynamike, jego każdy dostawał. Więc tutaj trzy skinki do Dynamike'a. Ale dobra, mordeczki. Następnie, który skinek będzie kolejny? Tym razem Demonic Bo. O, podziemny Bo. Tego skina mega chciałbym mieć, widzowie. To jest bardzo, ale to bardzo ładny skinek. I powiem wam szczerze, że no, przydałby się na moje konto, jak widzicie, taki czerwony, bo fajny, ale oprócz tego jest też wojowniczy, bo ten Bo był do wygrania w challenge'u, no i jeszcze jest ho, Bo, więc tak to się prezentuje, ziomeczki, tego skina też posiadam, tego Mikołaja, no bo, no to lecimy sobie dalej, kto będzie kolejnym skinem u Kamiego? Jest to do Serge'a, o, Serge Kong, tego skina nie mam, dosyć świeży skinek, widzowie, na pewno go kojarzycie, taki piękny małpiszonek trochę. Do Lu mamy Burgera, też całkiem spoko, tak szczerze, ładny skinek, nie ma co mówić, i lecimy do Bulla. King Bull, skin archiwalny, nie podoba mi się, ale jest archiwalny. Futbolista Bull, no i jeszcze B800 z karnetu. Więc tak się tutaj prezentują jego skiny do Bulla. Następna postać, kto to będzie?
będzie tym razem do Rose. No tutaj mamy brawlowinową Rose, ona też była do zdobycia w challenge'u, choć ten challenge nie był taki łatwy wcale. Następnie, kto? 8-bitowiec. Tutaj myślałem, że będzie wirus, ale akurat wyjątkowo wirusa nie ma. Jest to V8-bitowiec tylko. Lecimy sobie do Daryla. O! Tutaj mordeczki jest skinek Scarlettu, ale oprócz tego maskotka Daryl, no tego skina chciałbym mieć akurat. No i mega skrzynka Daryl, ją akurat większość osób ma, z okazji urodzin dostawaliśmy, więc na pewno kojarzycie. Więc tak się prezentuje jego kolekcja. Co do pewnie widzowie jest króliczek, bardzo ładny skinek, ja sam posiadam króliczka, posiadam też ciemnego króliczka, więc tutaj mam więcej skinów od niego. Ultrawierniczka Chucky, o tego akurat nie mam, a to no, myślę, że mi się przydał. I szybki prezent Chucky, to jest tak fajny skinek, ja żałuję, że go nie kupiłem mordeczki, przydałby mi się też naprawdę, szkoda, że go nie mam. I uwaga, zła królowa Pam, to musiało się wydarzyć, skinek warty 300 gemów, kolejny skinek za 300. Wakacyjna Pam, no tutaj na pewno kojarzycie tego skinka, dużo osób też go ma, fajny, pierwszy skinek do Pam w ogóle. No i Bibi Lante, okej, o tym skinie jeszcze zapomniałem, że on w ogóle istnieje, ale rzeczywiście jest. Hrabia Pengula i Agent P. Hrabia Pengula, no jest spoko, ale trochę też kosztował, za swoją cenę to raczej bym tutaj nie wydał za niego, ale skinek ładny oczywiście i Agent P tak samo. Kiełek, o, mamy tutaj Rubinowego Książę. Ten skin nie jest jakoś mega często spotykany, jako u rywali, a jest spoko, tropikalny Kiełek. No tym już prawie każdy gra, jeśli chodzi o Kiełka. No i też jest oczywiście fajny. Dobra, lecimy sobie dalej, bo jeszcze trochę tego mordeczki zostało. Wilkołak Leon! Oj, jego też bym chciał mieć. Halloweenowy skinek, uwielbiam Halloweenowe skiny. O kurde, tu jest dużo. Dino Leon i jeszcze jest Rekin Leon. Więc widzicie, u Leona też ma naprawdę z czego wybierać tutaj Kami. Bardzo fajna kolekcja jak na razie. No i dobra, mamy tutaj Gale'a. Gale z dziadka do orzechów. Tak to się prezentuje, widzowie. Fajny skinek, kurde. No tego też mu zazdroszczę. Łowca duchów Gale też jest całkiem spoko, ale ten dziadek do orzechów moim zdaniem jest lepszy. Więc tutaj dwa potężne skiny do Gale'a wleciały. Przechodzimy sobie dalej, mamy baza. No to jest tylko zły baz tutaj z kardetu, więc nic tutaj takiego mega specjalnego. Ale oczywiście trzeba było kupić ten kardet, żeby mieć. No i zły Jean. On w ogóle właśnie do Jeana, on ma dwa moje wymarzone skiny do Jeana. Zobaczcie, bagisty Jean i zły Jean. Przecież są dwa tak piękne skinki, jak ja bym chciał je mieć, widzowie. Naprawdę. No chyba lepszy jest tak ten zły Jean trochę, ale obydwa są naprawdę mega superowe, więc tutaj szacun. Colette, o, Gladiatorka Colette nawet jest. O kurcze. To jest też bardzo ładny skinek. Następnie mamy Stew, bez głowy jeździec. Patrzcie, widzowie, są same najdroższe skiny praktycznie na jego koncie. O kurcze, to jest ten tynikowy halloweenowy. El Dragon Rosado, o, tego skina też się spodziewałem. Też w sumie rzadko spotykany, jakby nie patrzeć. Oprócz niego mamy El Brown z tą dużą głową. Ten skinek mi się nie podoba akurat. Dobra, przejdźmy sobie dalej do kolejnych. Tym razem B i mamy Gold Deco B, czyli złotą B. Jak ona się błyszczy fajnie, widzowie. Oj, tego skina bym chciał mieć. Dobra, Spike, Robo Spike, ten mi się jakoś mega nie podoba. Ale oprócz niego jest też zamaskowany Spike i świąteczny Spike. Świątecznego i zamaskowanego sam posiadam, oprócz tego jeszcze mam Sakurę. No więc mordeczki też naprawdę spoko tutaj kolekcja u niego. Dobra, przejdźmy sobie do Amber i jest Amber de la Vega. Tak, chciałem, żeby był ten skinek i jest. Zobaczcie, mi się też mega podoba ten skin, kurde. Jego mu zazdroszczę. Jest tutaj rebeliantka Lola. No generalnie to jest ta czola, widzowie, ona była z karnetu, więc to kojarzycie. Następnie mamy Colt. A do Colta jest rewolwerowy, jest Colt. Źle przeczytałem to, ale to mniejsza to takie. Dobra, przejdźmy sobie do Broka. Boombox Brock. No tego skinka sam posiadam, jest to archiwalny też, tutaj warto dodać. Następnie wyścigowiec Brock. Dobra, tego skina akurat nie mam, jest całkiem fajny. Przejdźmy sobie do Karla. Surfer Karl, o, całkiem spoko ten skinek, ale on był z kardetu. I pirat drogowy Karl, on tutaj był kupiony, nie? Więc to jest też spoko skinek, szkoda, że w sumie go nie mam. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Nani, retro Nani, tutaj się zgraliśmy, bo też mam tego skinka i też jest to mój jedyny skinek do Nani. Następnie Griff, o, saneczkarz Griff, czyli mój ulubiony ze świątecznych skórek w tym roku. Taki trochę reniferkowy saneczkarz. Hermes Max, no, tutaj taki trochę prestiż, złote kolorki, rozumiecie, o co chodzi. Przechodzimy sobie do Squeaka, tutaj, no, można było się domyśleć, że będzie to duch Squeak. Bardzo popularny skinek, jego cena była naprawdę spoko, jak na to, jak wygląda. Idziemy sobie do Shelly i co do Shelly, to jest to wiedźma, też ją pewnie kojarzycie. Fajny skinek halloweenowy, ale oprócz tego, bez Shelly, ona była w challenge'u. Boca Juniors Shelly, to jest ten taki skinek piłkarski, który był do kupienia. Różne tam były kluby i księżniczka Shelly jeszcze jest tutaj mordeczki z karnetu. Więc do Shelly też trochę skinów tutaj zebranych miał, ale możemy sobie tutaj lecieć do kolejnego zadymiarza i tym razem będzie to Frank i ma tutaj Franka na świątecznej imprezie. Ej, na początku mi się ten skin w ogóle nie podobał, ale jak już później tak przypatrzyłem się w grze, to mega jest fajny. Jest jeszcze jaskiniowiec Frank, którego sam posiadam, więc no, tak się prezentuje tutaj jego skinki do Franka. No i tutaj już skiny chromatyczne głównie, w sensie postacie. Ronin Ruff z karnetu, jego też pewnie kojarzycie tutaj. Następnie do Bell mamy złotą ręką Bell, tutaj nie ma to tak specjalnie tego mówić, bo też znacie tego skinka na pewno.
No i oprócz tego, widzowie, jest tutaj Mortis. O, buntownik Mortis, czyli Roach Mortis, ładny skinek, naprawdę spoko, chyba najlepszy do Mortisa. Ale oprócz tego jest też rock'n'rollowy Mortis, więc skinki tutaj też ma potężne do Mortisa. Więc generalnie wydał ponad 7323 gemy, z tego co zliczyłem. Oczywiście nie liczyłem, niektóre na przykład skiny mógł kupować, wiecie, na przecenach, a ja liczyłem ich normalną cenę. Ale no to już tak, po prostu sobie to uznajmy. No i zobaczymy, jak to by tutaj wyglądało, mordeczki, jeśli chodzi o gemy. No więc średnio wychodzi, że wydał na to konto gdzieś 1830 zł, coś koło tego, wiecie, plus minus, nie policzyłem tego aż tak dokładnie. Więc no jednak, kurde, trochę tutaj wyszło za te wszystkie gemy. Czajcie, tak wydać prawie 2000 zł na skinki? No naprawdę ładnie, a warto dodać, że tutaj oczywiście też kupował karnety, jakieś tam na pewno inne rzeczy do Brawla. Więc dosyć ciekawie, gratulacje, naprawdę fajnego konta, Kami. A ja się z wami żegnam, dzięki za obejrzenie do końca, trzymajcie się, hejo!